Jak przygotowanie? No wie, co trzeba było, to już się zrobiło tyle, na ile czasu było i możliwości. Czy to pierwszy pana wyjście dzisiaj? Tak, tak, pierwszy bieg kapra. Zna pan tereny gminy i miasta Puck? Gdzie będzie przebiegać trasa? No, akurat nie bardzo. Z reguły byłem w okolicach Trójmiasta albo dalej tam we Władysławowie. Tu w Pucku jestem po raz pierwszy, ale już mówię, że na pewno nie po raz, nie ostatni. Proszę mi powiedzieć, z jakiej jest pan miejscowości? Z Wieliczki. Kawałek drogi, ale warto było przyjechać z paru względów, także nie żałuję. Jakie to względy, że jednak ludzie z takiej części Polski również przyjeżdżają tutaj na tę Zatokę Pucką? Proszę państwa, pierwsza sprawa, no to sam charakter imprezy. Polubiłem tego typu biegi przygodowe, gry terenowe. Brałem udział w selekcji parę lat temu, więc to jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna to ekipa, która to robi. Chciałem się po prostu i bierze udział, chciałem się po prostu z tymi ludźmi spotkać, a wreszcie trzecia rzecz, nazwa i bieg kapra i związki z historią Polski, to mnie też skusiło. Traktuję to jako swego rodzaju może uczczenie tych ludzi, którzy tam paręset lat temu czy parędziesiąt lat temu tutaj walczyli o Polskę i w jakiś sposób może skromny mogę hołdu założyć w ten sposób. Przygotowania przygotowuję się ogólnie 5 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, trenuję również triatlon, więc uważam, że jestem przygotowany w miarę dobrze, jednak ten bieg jest bardzo zaskakujący, nietypowy i można zaskoczyć. Czy pierwszy raz pan uczestniczy w takiej imprezie? W Kaszubskim Kaprze tak, pierwszy raz, natomiast startowałem jeszcze wcześniej w biegu nóż Kwandosa w Lublińcu, w półmaratonie Kwandosa w Warszawie oraz w ćwierćmaratonie Kwandosa w Czarnym. Wiemy, że również pan wysokie wyniki otrzymywał, to prawda? Tak, prawda. W ćwierćmaratonie byłem 11, natomiast w półmaratonie byłem bez siebie. Czy dzisiaj liczy pan na wygraną? Dzisiaj nie, zdecydowanie nie. Są mówię lepsi, mocniejsi zawodnicy, bardziej doświadczeni, którzy jednokrotnie startowali już w wielu imprezach podobnych. Także ja chcę tylko ten bieg ukończyć z jak możliwie jak najlepszym wynikiem. Czy tereny gminy Puck, miasta Puck są panu znane? Jestem tu pierwszy raz. Jestem bardzo zadowolony. Gmina jest piękna, malownicza. Rejony bardzo, bardzo przyjazne turystom. Na pewno będę polecał. Widzimy, że również kobiety biorą udział. Tak. Proszę mi powiedzieć, skąd pani przyjechała do nas? Jak przygotowania do dzisiejszego kapra? Spontanicznie bardzo. Zobaczymy, jak będzie. Jak mam nadzieję, że koledzy mogą, jak coś, jacyś się znajdą. Którą jest pani kobietą? Jedyną. No właśnie. Dlatego wygraną jedyną. Dokładnie. Byle dobyć, będę pierwszy. Skąd ta odwaga? Po prostu, jakoś nie wiem, nie widzę problemu w tym, żeby biegać z facetami i w miarę na równi z nimi startować. Czy lubi pani tego typu imprezy? No jak widać, jestem, więc chcę się potaplać w błocie z nimi, więc zobaczymy. Ładna pogoda jest. Więc. Czy dadzą radę z panią? Obawiam się, że dadzą, szczególnie, że wcześniej startują, więc... A jak pani ocenia swoje możliwości dzisiaj? Ukończyć ładnie w miarę. I to tyle. I tak będę pierwsza, więc nie mam żadnej presji. Nikt mnie nie będzie gonił. W tym roku ten kaper nie jest tak długi jak wcześniej, bo poprzednia trasa liczyła 55 km. W tym roku skupiliśmy się na tej pętli 25-kilometrowej i to na to następująco. Startują z Puska, lecą ścieżką rowerową. Pierwsza konkurencja jest na rozgarży, gdzie wspinają się po drabinkach z Peleo. Następnie lecą klifem, lecą aż do lasu Błądzikowie. Tam odbijają w prawą. Tam mają pierwsze strzelanie z broni pneumatycznej. Lecą do Błądzikowa, lasami do Zeliszewa. Za Zeliszewem zaczyna się nawigacja. Praktycznie operujemy w okolicach Doliny Gizdepki i później wielką taką pętlą wracamy do Osłonina i z Osłonina zaczynają się znowu konkurencje. Czyli wiosłowanie na środkach przeprawowych w Marinie w Rzucewie, następnie kajaki, wiosłowanie na dystansie kilometra, bagna, bardzo ciekawe bagna zresztą, kilometr w wodzie, następne strzelanie, czołganie, wspinanie się, czołganie się po Puckiej plaży, no i finał, taki typowy kaperski finał, czyli skok do kanału, przepłynięcie kanału, wspinanie się na burtę
tej malowniczej, że powiem, jednostki pływającej i wybicie dzwonu, czyli że ten pierwszy kaper trafił do Pucka. Czyli mówiąc krótko, wspieramy polski pirat. Mieszkańcy gminy Puck bardzo się cieszą, że uczestnicy dzisiaj będą pokonywać trasę na tym szlaku turystycznym właśnie gminy Puck. Proszę mi powiedzieć, pan jako organizator dużo stawia na turystykę, na promowanie naszej gminy i miasta Puck. Dlaczego gmina Puck? Bo to pytają mieszkańcy. Dlaczego gmina Puck? No bo myślę, że tak. W tym mieście i chyba tej gminie taki dobry, nowy bodziec by się przydał, bo myślę, że zapomnieliśmy, że to miasto i ta gmina musi żyć z historii. A historia tego obszaru to są żagle, to jest woda, to są Kaszuby, to są piraci. To jest niesamowita historia. Ja się stąd wywodzę i mówię, chciałbym, żeby to miasto się rozwijało tak, jak powinno się rozwijać. Ale to miasto musi iść w stronę morza, musi iść w stronę turystyki. Tu już nigdy nie będzie przemysłu. Tu trzeba myśleć nad sposobem, jak tu ściągnąć turystów, bo każdy turysta to jest złotówka i ta złotówka to jej zostanie. Każda złotówka wydanie na reklamę tego obszaru to jest złotówka, która wróci. Bo tu ludzie muszą przyjeżdżać, ale oni muszą tu przyjeżdżać, oni muszą czymś żyć. I takie imprezy, wspieranie tej historii, bo pokażcie mi miasto w Polsce, które ma 3 porty. Tu jest port rybacki, czyli wojenny, jest port żeglarski, ale jest też port, który jest pod wodą z IX wieku naszej ery. I to jest miasto, które ma niesamowitą historię i tą historią trzeba żyć, tą historię trzeba promować. I dzisiaj jest czas na imprezy ekstremalne. Dlaczego mamy się powiedzieć jakimiś crossfitami, wymysłami z zachodu? No mamy swoją historię. My jako Kaszubi, jako Polacy powinniśmy to wspierać. Ilu uczestników dzisiaj bierze udział? Jak powiedziałem, ta impreza ma 2 lata przerwy i myślę, że gdybyśmy nie mieli tej przerwy, to dzisiaj mielibyśmy 2000, może nie 2000, ale 200 ludzi na pewno na starcie. Tu startuje prawie 40 uczestników. Najstarszy ma 51 lat, a jeden z uczestników specjalnej tej imprezy przyjechał aż z Wielkiej Brytanii, drugi z Niemiec. Także ta impreza ma jakąś markę, ona jest trudna, bo to jest taka, mówię, pigułka w jednym kawałku, wielu konkurencji. Ale myślę, że ta impreza będzie się rozwijać. Jeżeli będzie tak dalej, będzie taki klimat nadal, jak jest teraz przy tej imprezie i będzie wsparcie, tak jak zawsze, z gminy, z miasta, to myślę, że za 2-3 lata to będzie jedna z większych i ciekawszych imprez tego typu w Polsce. Dzisiaj tuż przed pana wywiadem rozmawialiśmy z uczestniczką kaszubskiego kapra. Jedyna kobieta dzisiaj. Tak, no ale przyjechała z opiekunką, nie wiem, czy z mamą nawet nie przyjechała. No powiem tak, impreza jest trudna. W takich imprezach to nie jest impreza typowo biegowa. Tu jest nawigacja, tu jest strzelanie, tu jest naprawdę ogromny wysiłek. Trochę ryzyka też jest, bo zawsze w tego typu imprezach jest ryzyko. I myślę, że chociaż dzisiaj kobiety przyjmują rolę facetów, dzisiaj tych prawdziwych facetów jest coraz mniej. Myślę, że tych kobiet też na tej imprezie będzie coraz więcej. Przede wszystkim dziękujemy władzom gminy, jak zawsze, dziękujemy miastu, dziękujemy sponsorom, dziękujemy takim firmom jak Family Fish, jak Zrzeszenie Kaszubskie, które nas po prostu wspierają. Cieszę się, że ci ludzie rozumieją, że temu miastu, tej ziemi jest potrzebna reklama. I fajnie, że robią to razem z nami. Dla tej konkurencji jest tak, jak ogólnie? Prasa? Kajakiem? Ciężka. Kajakiem spokojnie. Spokojnie. A panu jak szło? Bardzo dobrze. Jak do tej pory mamy dobrego prowadzącego. Trzymam się w grupie, także... Zajączek. Dajecie radę. Dobra. Tak. Pozdrawiamy 16 Batalion Dowodzenia i pułkownika Andrzeja Duda. Hej! I 52 brem. Wyrażenia. Jeżeli ja mogę coś od Ciebie powiedzieć, to na pewno pogoda jest tutaj zwycięzcą. Przynajmniej może pokonała na trasie wielu z uczestników nas na szczęście nie położyła. Szczęśliwie. Trzymaliśmy się razem i razem przeżywaliśmy te katusze. Po drodze nas strasznie skurcze łapały, także sami byśmy sobie osobno nie dali radę, ale w grupie jeden drugiego tam wyciągnął te łydki, które po prostu biorą w skórze. Było dobrze. Współpraca, ale też rywalizacja. Nie. Znaczy, nie. Tutaj... Wygasiła na tego rywalizacja chyba jak zrobiliśmy razem. Tutaj chodzi właśnie o współpracę, żeby osiągnąć wspólny sukces. Na własną rękę nigdy nie zmieszał. Sztuką jest wygrać bieg samym indywidualnie. Sztuką jest przywrócić razem w grupie. Super. Najtrudniejsze momenty oprócz pogody. Najtrudniejsze momenty to chyba po kajakach pierwsze skurcze, które zaczęły nas łapać i tak musieliśmy na parę chwil usiąść i się porozciągać na to. Słownie nas rozłożyły łopatki. Odcinek wody tam było 600 metrów, też w wodzie też
Kolejną przeszkodą bagno jakoś gładko nam poszło. Tak. O dziwo, bez większych problemów. Ja powiem, że czułem się rozczarowany, bo liczyłem na dłuższy odcinek bagienny. Tak. Dobrze, panowie, jak się przygotowywaliście do startu w Kaszubskim Kapsze? Jeżeli chodzi o naszą dwójkę, bo nie będę się tu za Sławka wypowiadał, to uczęszczamy w Elblągu do klubu crossfitowego i tam szlifujemy naszą formę na co dzień tak generalnie i dużo biegamy, bierzemy udział też w podobnych typu imprezach. Także nie jest to nowość dla nas. Dobrze, aktywne bieganie to domena nasza. A co robił tegoroczny maturzysta? Jeżeli chodzi o mnie, to ja trenuję triatlon. Sam też biegam, sam prowadzę treningi siłowe, korzystam z rad innych, przez dwa lata trenowałem Krav Magę, że to też miało duży wpływ na moją kondycję i moje dzisiejsze osiągnięcia. Jak łydka? Łydka już dobrze. Dzięki tej pomocy kolegów udało radę skończyć ten bieg. Udało się. Jak? Bardzo dobrze. Ciężka trasa? Woda ciepła czy zimna? Woda zimna, gorąco na dworzu, to wszystko wydaje się we znaki. No i przede wszystkim jakieś tam skurcze się zaczęły pojawiać, temperatury. Ale impreza bardzo fajna. I powie, jak pan ocenia właśnie trasę między innymi, która przebiegała na terenie gminy Płock? Bardzo piękne malownicze tereny, mieszkam tu zresztą też niedaleko, także troszeczkę zwiedzałem to wcześniej. No generalnie jest na co popatrzeć. Jest gdzie się poruszać, pobiegać, pojeździć na rowerze. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy do Płucka. Skąd pan jest? Połchowo. Połchowo, czyli mieszkaniec gminy Płock. Dokładnie. Proszę mi powiedzieć, mieszkaniec gminy Płock, uprawia pan na co dzień taki sport? Jakiś ekstremalny? Może nie tyle ekstremalny, ale po prostu no, biegam sobie troszeczkę. Spokojnie, podpiń do siatki. Krzysio! I dzwon na dziobie. Numer? 16. 16! Wszystko stawiasz. Jak pan ocenia tegoroczny bieg? Męczący, ale super. Z jakiej miejscowości pan jest? Z Gdyni. Z Gdyni. Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia trasę, przygotowania organizacyjne? W sumie chyba więcej strachu przed tym było niż... Trudne, ale męczące bardzo. Zachęcałby pan Gdynian do uprawiania takiego ekstremalnych sportów? Oczywiście, choć chyba niezbyt dużo osób rozumie to wszystko. Lubi się tak męczyć. Ale no mówię, to trzeba lubić.